W tym filmie zastanowimy się nad treścią twierdzenia wartości średniej. W analizie matematycznej jest wiele twierdzeń, które się nazywają twierdzeniem wartości średniej. Dlatego przytaczam tutaj jeszcze inną nazwę tego konkretnego twierdzenia, o które mi tutaj chodzi. Ono się w wielu podręcznikach nazywa twierdzeniem Lagrange'a. Niestety jest tak, że nie jest to jedyne twierdzenie, które nosi to nazwisko. No ale chyba to jest jedyne twierdzenie wartości średniej, które się nazywa też twierdzeniem Lagrange'a. No dobrze, jaka jest treść tego twierdzenia? To twierdzenie mówi nam coś o funkcji ciągłej i różniczkowalnej, czyli jeżeli mamy funkcję f od x, która jest ciągła na jakimś przedziale domkniętym, czyli takim przedziale z końcami. Ciągła, czyli taka funkcja, której wykres można narysować bez odrywania ręki, tak grubsza można powiedzieć, można sobie wyobrazić, no, a co to dokładnie znaczy, to możecie obejrzeć sobie w innych filmach na temat ciągłości. No, jest ciągła, ale też ta funkcja ma być różniczkowalna. Czyli ta funkcja ma być różniczkowalna, czyli ma być pochodną. W, każdą, w każdym punkcie. I ta pochodna ma być ciągła, ma być ciągłą funkcją. I ma być różniczkowalna na takim przedziale bez końców. Taki przedział bez końców ja lubię oznaczać takimi nawiasami, żeby wiadomo było, że te koń końce są wykluczone. Czasami to się oznacza również takimi nawiasami, zależy jakie jesteście przyzwyczajeni w szkole, czyli taki przedział otwarty od A do B. No i ta funkcja ma pewną własność. Najlepiej to chyba wyobrazić sobie tę własność na wykresie, więc ja narysuję teraz jakiś przykładowy wykres, jak może przebieg takiej funkcji wyglądać. Tutaj mamy oś x, tutaj mamy wartości funkcji. No i powiedzmy, że tutaj gdzieś mamy nasz punkt a, tutaj gdzieś jest wartość funkcji w tym punkcie, czyli f od a. Tam gdzieś dalej będzie punkt b, tutaj gdzieś będzie wartość funkcji w punkcie b, czyli wartość funkcji f od b. No i nasza funkcja ma jakiś przebieg. Powiedzmy, że wygląda jakoś tak. No. no, i co to twierdzenie mówi? To twierdzenie mówi nam, że jeżeli teraz narysuję sieczną przez te dwa punkty, które są na końcach przedziałów, no to narysuję tę sieczną. Ona będzie wyglądać jakoś tak mniej więcej. To istnieje gdzieś tutaj taki punkt pośredni wewnątrz tego przedziału, gdzie styczna do wykresu funkcji ma takie samo nachylenie jak ta sieczna. Tutaj na tym wykresie ja widzę dwa takie punkty. Widzę tutaj taki punkt, gdzie styczna do wykresu jest równoległa do tej siecznej. No a gdzieś tutaj będzie drugi taki punkt, gdzie styczna do wykresu będzie równoległa do tej siecznej. Akurat dla tego przebiegu, który tutaj narysowałem, to są dwa takie punkty, ich może być więcej, ale twierdzenie mówi, że istnieje co najmniej jeden taki punkt. No dobrze, jak jest nachylenie tej siecznej? No nachylenie tej siecznej to jest delta y przez delta x, czyli o ile zmienia się wartość funkcji w stosunku do tego, o ile zmieniły się argumenty funkcji. No to delta y przez delta x, czyli nachylenie tej siecznej tutaj, to będzie taki iloraz. Trzeba wziąć wartość funkcji w punkcie b. Odjąć od tego wartość funkcji w punkcie a. I to jest przyrost wartości funkcji, to jest długość to jest długość tego odcinka tutaj. Tutaj dorysuję sobie taki trójkąt, no to to jest delta y, o ile zmieniły się wartości funkcji. A o ile się zmieniły argumenty? No od b trzeba odjąć a i delta x, no to jest ten odcinek tutaj, który tutaj narysowałem. To jest delta x. No i nachylenie tej, tej siecznej będzie równe dokładnie tyle. No a co to jest nachylenie stycznej do wykresu? No nachylenie stycznej w jakimś takim punkcie, który tutaj sobie wyróżniłem, na przykład ten, czy ten, to jest wartość pochodnej tej funkcji. No i twierdzenie mówi nam, teraz to sobie napiszemy, że jeżeli te warunki są spełnione, to istnieje Taki punkt pośredni, nazwijmy go C, który należy do tego przedziału otwartego, w którym nasza funkcja jest różniczkowalna, czyli do tego przedziału od A do B, taki, że wartość pochodnej w tym punkcie pośrednim jest równa właśnie temu ilorazowi, który tutaj napisałem. Czyli f od b, odjąć f od a, podzielone przez b odjąć a. No i to jest napisane dokładnie to, co tutaj narysowałem wcześniej na rysunku, że nachylenie siecznej jest takie samo jak nachylenie. Stycznej do wykresu w jakimś punkcie pośrednim. No i to jest dosyć intuicyjnie wyczuwalne, chyba że tak musi być, że jeżeli ta funkcja tutaj się zmienia, jakkolwiek ona się nie zmienia, to gdzieś tutaj musi być taki punkt, gdzie ta styczna będzie równoległa do tej siecznej. Tutaj nie będę dowodził tego twierdzenia w tym filmie. Chciałbym tylko właśnie pokazać intuicyjnie o co w tym twierdzeniu chodzi, jaka jest jego interpretacja geometryczna. No a na zakończenie jeszcze tylko taki komentarz. Dlaczego to się nazywa wartości średniej? No bo jak pomnożymy obie strony tego równania przez ten mianownik, przez b minus a, to możemy napisać sobie to w takiej postaci, że f od b odjąć f od a, czyli przyrost wartości funkcji, czyli o ile wzrosły wartości funkcji lub zmalały, jeżeli f od a będzie większe niż f od b, jest równe, Pochodnej w punkcie pośrednim razy długość tego przedziału, na którym ten przyrost obliczamy, razy b odjąć a, bo b odjąć a to jest długość tego przedziału, tutaj delta x. Więc dlatego to się nazywa twierdzenie wartości średniej, że taki przyrost to jest pewien średni przyrost funkcji na tym przedziale. Wyraża się przez wartość pochodnej w jakimś punkcie pośrednim razy długość tego przedziału. W następnym pokażę jakieś przykłady z życia wzięte zastosowania tego twierdzenia.